Zachęcam do oglądania moich przygotowań sponsorowanych przez Bilopoland i przez The Best Zabielski Świat Regeneracji. Poniedziałek, początek tygodnia, następnego pięknego tygodnia pracowitego. My to zaczęliśmy z mocnym treningiem, dzisiaj troszeczkę gum, mocne przybory, tarcze jak zwykle. No typowy bokserski trening, nic się nie zmienia, tylko tyle, że się zmienia, że pracujemy coraz ciężej. Teraz czekam na Alana Andersa, który zaraz ma przyjść, bo tutaj ma jakieś zdjęcia z jakiegoś filmu chyba. I prosił mnie, żebym tam podtrzymał tak delikatnie tarcze, więc kilka strzałów pod kamerkę. Będę sparing szpilka rzeźlak. Nie wiem, co tu się kurwa dzisiaj wydarzy, ale powiem wam, że będzie grubo. Nie zagotuj się. Co? Nie zagotuj się. Halo? Master? Halo, master? Chcesz mnie? No siema, co tam u ciebie? No, miło cię widzieć w ogóle. O, no tak, siema. Bijo się. Zatrudniaj go prawą ręką, zatrudniaj! Wariacie, łapy do góry podnieś. Kurwa, wstałem. A się napierdzielają, dobrze co? Dobrze, nie? Zanim zaczniesz podać. Nie widziałeś, tylko nie pierdolę, bo widziałeś żaden. No kurwa, niszczę. U Maćka widać przede wszystkim głód walki, on widać, jest taki zmotywowany, jak widzisz, on przychodzi, on jest taki naładowany i to widać, udziela mu się, a jak jemu, no to nam tak samo, wszyscy przychodzimy, się cieszymy, w ogóle mamy, sam jak widzisz już w ogóle do innego pytania, mamy mega tutaj pakę sama, prawda, mega pakę, chłopaki mega zasuwają, mamy naprawdę super chłopaków i każdy tu zapieprza, jest Mateusz Masternek, jest Izu Ugonowiec, Mateusz, Maciek Suleński, Artur Szpilka, dzień dobry, także tylko się cieszyć, jestem przekonany, że Maciek zostawi tam 100%, jest mega zmotywowany, przychodzi rano, tak jak mówię, jak rozmawiałem z nim, jak ja miałem walkę z Wajderem, to samo, budziłem się, miałem budzik nastawiony na 7, a za 5-7 się budziłem, taki biologiczny, wiesz o co chodzi, po prostu, jak już tak nastawienie, wszystko, także powiem wam szczerze, jestem mega nie mogę się doczekać tej walki i wiem, że Maciek ma bardzo duże szanse, żeby tą walkę wygrać i nie mówię tego dlatego, że jest moim kolegą, tylko jak na początku byłem bardzo taki, kurde, mówię, trudna walka, bo oglądałem walkę, głównie sugerowałem się na walce z Golovkinem, gdzie Jacob zrobił walkę życia, gdzie był trochę też bał się, ale to nie, że się bał uderzyć, tylko wiedział, że tam sobie nie może pozwolić na przyjęcie ciosu, a jak podejdzie do Maćka, tego nie wiem, na pewno wiem, jak podejdzie Maciek do tej walki i to jest dla mnie najważniejsze i budujące. Kurwa, 50 pompek. Zadzwoniłem do Maćka, jako że wiem, że ogarnia temat dość dobrze. Chciałbym się trochę poruszać dla kondycji, no mi nie chodzi o to, żeby być jakimś fighterem, ale no to jest świetne cardio. Poznaliśmy się jak świeżo po walce, gdzie pokonał gościa, nawet go nie dotykając. Śledzę postać. Zobaczymy jak w tym kwietniu. Trzymam kciuki, ale myślę, że bardziej ja tam powinienem pokazać, kto tu rządzi. Żartowałem, przepraszam, panie trenerze. Nie, no świetnie, trzymam kciuki. Maciek, dobry człowiek. Ale wiosnę czuć. A się chce żyć. Po południu kolejny zapierdziel. No i co, no i kurcie. Oby do Brooklynu, oby do 28. Z dnia na dzień coraz się zapieprzamy, a teraz jadę do domu. Kimka, a potem zapierdzielamy nosić ciężary. Panie, kurna, lubię tu wieczorem przychodzić. Wieczorami przychodzić, kurna, wychodzić na balkon w sumie. Ja sobie, wiesz, jak pogoda jest, to wiesz, można sobie postać, pomedytować, a jak to jeszcze, wiesz, i światełka świecą, a więc wiesz, po przypadku kultury, tutaj to... No takie motywacji człowiek nabiera, że tak wiesz, że kurczę, chce być panem świata. Takiego, wiesz, swojego własnego i... innego, ale taka motywacja, no fajnie mnie to nastraja przed takim kolejnym ciężkim dniem, po ciężkim dniu, fajna rzecz, w centrum, ale mieszkać chyba na stałym nie chciał w centrum Warszawy, bo akurat ten zgiełk, nie ma gdzie stanąć, samochodem, tragedia, ale pięknie, nie ma co opiewać. Skład żyweczki to jest next level, fania, więc dbają o mnie dosyć solidnie. No, tak jak mówiłem, przygotowania, trening, wracam, kima, jedzenie, znowu na trening, wracam, kima.
jest takie wszystko, wszystko się kręci wokół treningu, no, no nie robi nic bardzo ciekawego, tak? No, głównie siedzę w domu, relaksuję się, oglądam film, oglądam telewizję, opalam internet, bo bez internetu żyć nie mogę. A więc, no nie wiem, tak naprawdę dzień świstaka, od poniedziałku do piątku to samo. Dopiero sobie sobota przygodzi, jadę na działeczkę, pobiegać, a potem i potem niedziela jadę do domu, spędzam czas z rodziną, a więc tak nudno, nudno, dzień świstaka. Teraz z tym inkognito. Teraz kurna, mogę się patrzeć na wszystko i wszystkich. Mało wyjścia. W ogóle szuki zapomniałem. Tylko no zakręcony jestem jak tampon w kurce. Ty wiesz jak się nazywa? Kurwi bike. Jest mega uparty, mega silny. Jasne, że zawsze można coś poprawić, ale na pewno będzie dobrze przygotowany i obecna jego sprawność bardzo dobra. Pracujemy tutaj na tle wszelkiego rodzaju crossfitterów, którzy są wszechstronni i ciężarowo, i gimnastycznie. Cokolwiek się Stryczowi nie powie, chwila koordynacji, ruchu i robi. Nie ma z tym żadnych problemów. I lecimy. Pierwsza pupa do tyłu. No i pach mocno. Jeśli nie będzie pach. Hop, od razu lepiej. Od razu ci to kolano nie idzie do przodu. Pach. I to było to. No to już przyjemny ciężar, to już jest 60 kg razem ze sztangą. Fajnie by było, żebyśmy doszli do ciężaru twojego przeciwnika. Ten był najlepszy z wszystkich, które robisz od początku. Szeroko kolano. No, 72,5, no. Bo 80 i tak nie walki. Wrzucamy wagę Jacobsa. Chodź z nim wstanę. Będzie kurwa. Przewrotka do tyłu. Pełne skupienie. I tak ładnie z kolankami jak poprzedni set. I strzał w górę. Super. Dobra, i pustą sztangą 5 sztuk. Tak? Jeszcze raz. Pamiętaj, na pełnych stopach, będziesz wąskie nóżki, pam, pam. O, trzymasz te sztangi na razie. Pam. Dawaj, to tylko 14 minut. Te same łańcuchy nerwowe, które strzelają. Teraz w zoom. No, teraz będzie rekord. Jeśli ciężarem nie wiadomo, jakich dużych ciężarów i też nie dźwigam, bo to bez sensu, takie wiesz, pa! Czyli już było czuć, nie? Ale to będzie jak dynamik, bum, bum. Kurwa, potem jak jebnie, wejdzie to... Ciak. Tylko teraz już musisz być mega mocno skupiony, bo jeżeli przy tym ciężarze załamiesz kilkornik, musisz mieć sztywny brzuszek, sztywne plecki. Zejście jest sztywne jak igła w maszynie. Pam, pam! I jesteś, tak? Na miejscu. Bo to już jest ciężar twojego przeciwnika. To już z powrotem jest 7 dni. Ściskamy mocno stopy, ściskamy kolana. No, widzisz co się stało? O, masz. Tutaj jeszcze ma być takie hop, hop, na dole i górę, hop, tak jest. Tak jest. Pochyl się bardziej, podnieś pupę. O, teraz. Góra, góra. Taka szerokość gumy, tak żeby nie było na ciebie. Krok, krok, krok. Łokcie pod dłonie, krok, krok. I składamy. Do dołu, szeroko dłonie. Tak teraz się z głami ćwiczy tak. A szczerze, a kiedyś się robiło tak. I kurwa. Widzisz kurwa, się wyszedł na dobrych ludzi, na porządek. Prawda? Tak jest.
Zajebiście. Dobra, good guy. Fajrancik na dzisiaj. Dynamika, nie? Ja to lubię, bo to tak pobudza mnie, to tak nakręca, nie jest taki ej, kurwa, albo wiesz, jakieś głupie takie kurna spod 30 sekund. Zajebiste ćwiczenie, bo tak na razie w boksie, my też jeszcze robimy te przysiady, bum, albo z klatą na przykład na gumę, takie jest powoli i tutaj to samo, taki wiesz, dynamika, typowy dynamik, no to co jest potrzebne, nie? To co będzie niezbędne. No dobrze się czuję, bardzo dobrze się czuję. No trochę zmęczenie już wchodzi, co zresztą widać po twarzy. No te treningi naprawdę są rewelacyjne, takie kurna typowa dynamika, to kiedyś robimy z Pawłem Kłakiem bardzo podobne treningi, też takie dynamiczne. Chociaż nie robiliśmy tego bardzo dużo, tutaj robimy to cyklicznie. No i co, no i będzie bam, kurde, będę być bam, bam i będzie podzielić kopsie, kurczę, jeszcze nie mogę doczekać, kiedy to wszystko zaprezentuję w ringu 28 kwietnia w Barclays Center, a na pewno zaprezentuję, bo robimy już tu naprawdę długo, ciężko, starannie, no i zobaczycie, będzie ogień. Ja wiem, to obiecuję, że naprawdę będzie ogień, po prostu. Let's go. Podziękowania dla Jacka Ferdmana za to, że dba o moją dietę i oczywiście dla cateringu Fit Appetit, którzy dbają o odpowiednie zbilansowane posiłki.